Zatań ze mną tango, tango przy altanie. Pamiętają historię każdego instrumentu, a w swojej kolekcji mają ich około 250. Od 10 lat pan Roman Kryst wraz z żoną Grażyną zbierają stare instrumenty, nie dla zysku, lecz by ocalić od zapomnienia. Znajdując jeden instrument, akordeon, na śmietniku, postanowiłem go uratować i powiedziałem: stary, ty jeszcze będziesz grał przepięknie, nie martw się. W worku leżał na śmietniku, naprawdę ktoś go wyrzucił, on tutaj jest na tej wystawie. Zawsze się tym chwalimy, że od tego się zaczęła właśnie nasza kolekcja, nasze zbieranie. Instrumenty skupują z całego świata, szukają ich przez portale internetowe, przez znajomych, po targowiskach. Bo ratujemy wszystkie instrumenty, które widzimy gdzieś na targowiskach, wśród śrubek i madeł różnych, prawda, staroci takich. Ludzie nie dbają o to, nie wiedzą, że coś to jest warte, że to może przedstawiać jakiś kawałek jakiejś historii, prawda, które ten, i leży to po prostu na deszczu, czy na śniegu, na zimnie nieraz. No my to skupujemy i też wtedy wszystko zbieramy. Pasja pana Romana jest ściśle związana z jego zawodem. Pochodzi z Częstochowy, jest muzykiem, multiinstrumentalistą, kompozytorem, instruktorem w gminnych ośrodkach kultury. Prowadzi częstochowską kapelę biesiadną Grupa Romana. Pani Grażyna jest autorką tekstów. Często określają nas mianem wariatów, dokładnie tak, proszę państwa, bo co dla jednych jest ważne, dla nas akurat nie. Dla nas ważne jest zupełnie coś innego. My nawet akordeon nosimy w naszych ślubnych obrączkach, także to świadczy o naszej miłości do tego instrumentu. W kolekcji znajdują się prawdziwe zabytki, instrumenty mające nawet ponad 100 lat. Tutaj są instrumenty, które mają 200 lat, 150, 180, 110, takie właśnie staruszki. Po to to robimy, aby to przetrwało lata jeszcze długie, długie i nasze wnuki, prawnuki mogły sobie oglądać i zobaczyć, na czym grał dziadek, babcia, prababcia, czy tam w XIX wieku i tak dalej. Żywa wystawa instrumentów z duszą to z pewnością miła odmiana po malarstwie i rzeźbie, które w muzeach goszczą najczęściej. Stąd zainteresowanie wystawą jest bardzo duże. Pan Roman wraz z żoną jeżdżą z nią po całej Polsce, po muzeach i filharmoniach. Część kolekcji zajmuje akordeon i harmonia, ale również będzie można obejrzeć inne instrumenty, jak na przykład bałajki, perkusje, ludowe instrumenty jak trombita, czy między innymi jeden z najstarszych instrumentów, których znajduje się w zbiorach pana Romana, jest to fisharmonia, która ma około 160 lat. Wernisaż tej niezwykłej wystawy instrumentów uratowanych, odnowionych i gromadzonych przez wyjątkowych ludzi z pasją już w piątek 16 maja o godzinie 16 w Muzeum Historyczno-Archeologicznym. Ci, którzy na wernisaż przyjdą, będą mieli okazję wysłuchać także koncertu pana Romana. Namiastkę prezentujemy państwu już teraz.